Cześć, witam Was na kanale Orchidali. W kolejnym filmie dzisiaj błyskawiczne ciasto z owocami. To ciasto jest tak szybkie w przygotowaniu, że tak naprawdę cały proces powinien się rozpocząć od włączenia piekarnika, ponieważ najzwyczajniej w świecie, jeśli o tym zapomnicie, to piekarnik nie zdąży Wam się nagrzeć w trakcie, jak przygotowujecie ciasto. To ciasto dodatkowo nie wymaga również precyzji w odmierzaniu składników. Stąd też, aby to podkreślić, celowo nie umieściłam ani na filmie, ani w przepisie żadnej wagi podanych składników. Dla pewnej orientacji powiem tylko, że ja używam dużych wiejskich jajek, jak również moja szklanka ma 220 ml. Tyle tytułem wstępu. Zachęcam Was do przetestowania tego ciasta, bo jest naprawdę szybkie w przygotowaniu i naprawdę pyszne. No i oczywiście tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a łapkę w górę dzisiaj dają wszyscy wielbiciele ciast szybkich i prostych w przygotowaniu. 5 jajek i 1 szklanka cukru. Mieszamy przez chwilę, najlepiej drewnianą łyżką. Pół szklanki mąki ziemniaczanej, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy z grubsza i na koniec dolewamy 1 szklankę oleju. Całość mieszamy łyżką do momentu, aż powstanie gładkie, jednolite ciasto. Foremkę o średnicy 30 na 20 cm wykładamy papierem do pieczenia i przelewamy do niej ciasto. A na wierzchu ja akurat ułożyłam około 1 kg kwaśnych jabłek, ale można tutaj użyć dowolnych owoców, również mrożonych. Jabłka posypałam brązowym cukrem tak, aby utworzył on lekko chrupiącą skorupkę, ale nie jest to zabieg konieczny. Można spokojnie cukier ominąć lub użyć na przykład cynamonu. Całość wstawiamy do nagrzanego wcześniej piekarnika i pieczemy w temperaturze 170 stopni przez 35 do 40 minut. Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika, zostawiamy na 15 minut, aby przestygło. Następnie posypujemy cukrem pudrem. Smacznego!